drodzy, budowa Nubek, dzisiaj ostatnio budowałem z tobą, czyli Build Battle, i bardzo się to widzą spodobało, Nubek, bo budujesz wyśmienicie, Nubek. Dzięki. Tak, dobry jesteś w tym i dzisiaj zbudujemy jedzenie głównie. Lubisz jeść, Nubo? Tak, uwielbiam jeść kebaby. Ha, kebaby. Czekaj, ja tu muszę chyba coś zamienić, co? Może coś zamienimy na kebaba. A co kebab? Nie, no nie, zostawmy to, co jest, Nubek, lepiej nie ruszaj tego, lepiej nie. Kebab będzie, jeżeli widzowie zasubskrybują kanał i wbiją 1 200 000 subów, jeżeli zostawią lajka i zostawiam 10 000 łapek pod tym filmem, to w następnym odcinku będziemy budować kebaba twojego wymarzonego. O, dobra. Tak, moi drodzy, oczywiście pamiętajcie, kupujcie bilety na koncert. Koncert w Warszawie. Jest mniej niż połowa biletów już na drugi koncert w Warszawie, także jeżeli ktoś chce mnie spotkać, chce mnie zobaczyć na koncercie, to zapraszam serdecznie, macie koncert, tak. Szybka akcja nowa, moi drodzy. Automat z jedzeniem na sam start, no bo... umiem. Umiesz, wiesz jak wygląda, tak? Kupowałeś kiedyś w automacie z jedzeniem? Tak, kupowałem chyba... A miałeś problemy z tym, że jak wrzucałeś monetkę, to ona tak nie chciała tego, tak wydawałaś. Chciałem ją wyciągnąć i na sznurek przycepiłem. A, ten trik, no dobra, no bo idź na swój teren i budujemy automat. No bo zielony, lubisz zielony, tak? Pa. Ale lubisz zielony, no bo? Lubię. A lubisz, wolisz brązowy czy zielony? Brązowy. Au! Nie ta strona! Nie ta strona, no bo... Nie ta strona. Dobra, pamiętaj, żeby się wyciszyć teraz. O, dobra, szybko to zrobił, widzowie. Szybko to zrobił. Na moim terytorium jest w ogóle wiocha. No i co? Automat z jedzeniem, moi drodzy. Stanę sobie tutaj, robimy... uwaga, schem, load... automat, moi drodzy. Kochacie tą serię, czyli budowanie, widzowie. Szczególnie z Nubem, nie? Sprawdźmy... O. Ej! Jaki gigant! Zmieścił się! Ale wielki! Co się tu dzieje? Co to jest? Ej, dobra, to jest przesada, widzowie. Ten automat... Jeden to jest jabłko, 2 to jest zupka, 3 to tutaj melon, rybka, kurczak, ciastko, ciasto i chleb. Aha, i to niby ma wpaść do wody... Ej, to musi działać, to jest mechanizm. Ej, czemu zamarzło se? Okej, dobra, jestem ciekaw. To wygląda naprawdę obiecująco. Czy ja mogę jakoś kliknąć to? Chyba nie. Coin! Reset. Czekaj, co ja tu mam? Wrzucić cokolwiek? Dobra, wrzucam, uwaga, diamenta. Patrzcie. Co się stanie? Wrzuciłem. Nie wiem, czy to działa, widzowie. Chyba nie. Ale wrzuciłem coina. 1, 2, 3... A tu się klika? Nie, tu nie ma nic. Myślę, że tu się klika coś. Nie, tu jest wełna normalnie. O, widzowie, ciekawe. Czyli automat nie działa. No ale nie musi działać, widzowie, jak wygląda, jak pięknie, nie? Możemy zrobić tutaj pokój, o. Tu możemy, jak tam Nubo se buduje, bo nie możemy powiedzieć, że od razu już zbudowaliśmy. To możemy... What?! I to powinno działać jakoś. Czekaj. Mamy do pogadania. Tutaj to spadł. Bo tu jest lód, ale to powinno spaść. Powinno... Czemu to jest... A, mój diament nie... Źle poleciał. Tu jest półpłytka. Czekaj. O! Coś się dzieje. Czekaj, co się dzieje? Coś kliknąłem, widzowie. Coś wyleciało? Nic. Wow! Wydał dźwięk. Ej, no dobra, no automat jest mocny. Ej! Patrz, pomarańczowy się. Jeden. Ej, dobra, nie wiem na czym to polega. Reset. Czekaj. Bo jest tu pomarańczowy. Ej, dobra, to niby jakoś działa, ale może ja nie wiem jak. O, znikło, patrzcie. Dobra, ciekawe to jest, serio. Widzowie, ten automat jest giga ciekawy. Nie wiem, spróbujemy, niech Nubo spróbuje coś kupić. Najwyżej powiem mu, że chyba nie działa. Próbowałem zrobić mechanizm, ale coś nie pykło po prostu tak jak miało. Więc zobaczymy, jak Nubo zrobimy ten automacik. Dobra, widzowie, Nubecek sobie zakończył swoją prackę. Idę do ciebie, Nubo. Zapraszam do mojego automatu. Jo, dirtowy automat! Ej, Dobry, dzień dobry! Jak to ma działać? Mamy do wyboru różne rzeczy. Mamy zgniłe mięso i ciasto, tak? No, wybierz co chcesz. A czemu to jest jakaś książka? Ten na jeden dilt. A, okay, a po co tak? Chcesz? Wpisz co chcesz. O! Zniszczę tą książkę. No to jak? Jak to zniszczyłeś? To mam drugą, trzymaj. Aha, to... bo wpisać. Dobra, chcę ciasto, no. Dawaj to rzuć, dobra, i tutaj kasa. Masz. Dobra, i uwaga, ja tutaj wchodzę. Okej, trzeba wędką. Nie co? To! Tak się da? Nie. No się chyba nie da. Okej. No coś się nie działa, nie działa. O, nie. I o to ci chodzi? No. Proszę bardzo, automatik wydał ciasto. Jakie fajne. Nie posikał się. I tu trzeba drabinę, jak coś trzeba, pracownik musi podać. A, drabinę, okej. Pracownik musi podać drabinę, dobra. Rozumiem, no bo mega. Dobra, i co, podobał się? Ja jestem w szoku, serio. O, podobało ci się? Serio, mega, patrz mój. Uwaga, twój, jaki wielki. No, ale z kamienia niestety. Czy stety może, zobacz. Patrz tutaj jak to wygląda. Wow, ej, co tu są za rzeczy? No, patrz jaki gigant. Ej! Co? Ile? Co? Tu można wybierać numerki? No właśnie nie wiem jak to działa, bo ja to działało raz nie działało. Po prostu jak coś wrzuciłem, to po prostu cały czasem nie wlatuje tam gdzie chcesz, na przykład wrzucisz deal. Chwilę, tu jest jabłko, tu jest nie wiem co. Zupka. Tu melon, tu ryba, ej! Co? Ale to wygląda ładnie! Ej, Nubek, wychodź z automatu, gdzie ty się włamujesz? Przepraszam. Ej, to mogę coś zamówić? Widocznie ja wrzuciłem dirta. Wrzuć dirta, poczekaj no, wrzuć dirta i powiedz kiedy wrzucisz. Dobra, to biorę dirt do ręki. No. Idę wrzucić, i tu się wrzuca końcini. No, wrzucasz? Aga, wrzuciłem! Co? O nie! Cały mechanizm się zniszczył, woda się wylała. O ty, jak? Nie, a co się dzieje? Ej, chwilę. Co? Co ty robisz? A uszy mi wybuchną zaraz. Chodź do mnie. Wychodzę. Ej, ale ty to zbudowałeś, przecież to ty taki długi... Co ty ogarniesz, co zbudowałeś? No, właśnie nie działa coś, kurde, no tam już są tak skomplikowane mechanizmy, że ja nie wiem. A myślałeś, że to zadziała? No i jest klapa. Powinno, widzisz, tu normalnie powinien wlecieć te jedzonko swoje, ale... No dobra, no wyglądowo jest git, ale no nie zadziałał, a twój działał, o! Właśnie, mój działał. O, twój działał, no. Nie no dobra, to następnym razem zbuduj coś żeby było duże, ale działało. To takie... Dowcipniś. Teraz z lody, co? O, lody, dobra, umiem. Umiesz? Tak. Dobra. No to niech Nubowizowie buduje lody, a my sobie oczywiście te lody wklejamy, zobaczymy jak te lody będą wyglądać. Tylko problem w tym, że tu jest ta wioska, która mi leciutko zawadza. No ale dobra, lecimy tak. Schem load, lody, kropka schem. I widzowie, sprawdźmy czy takie te lody są duże. Wow! Dobra, pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest zmiana tego podłogi, która jest tutaj. No trudno, zmienię całą. Muszę zmienić całą podłogę na dirta, żeby Nubek nic nie podejrzewał. Bo tutaj by były podejrzenia o to, że tutaj jest coś nie halo. Dobra, tu zrobimy, że te lody tak jak były tutaj, że one tutaj skapiają sobie. Okej. Back. Ale tu są jakieś... Co jest? Ej, czemu się zrespiłem u Nubka? Czekaj, muszę stąd wyjść. Co to było? Ej, dobra, w tych lodach jest rurka i kill off. Ja muszę przeanalizować co jest w środku, bo ja widzę, że tu są jakieś mechanizmy. Patrz. Tak, widzisz, że tu muszę zniszczyć. To muszę zniszczyć. Tutaj nie ma żadnych tych podejrzeń. To niszczymy i na dole też to trzeba zniszczyć. Zobaczymy, czy jest w środku. Okej, w środku lodów nie ma nic, więc musimy zniszczyć jeszcze tylko to. Dobra, zniszczone. Pięknie. Zrobimy tu zaraz coś w środku. Ale widzowie, sprawdźmy jak wyglądają te lody. No wyglądają... No dwie gałki. Czekoladowa i truskawkowa, przyjaciele. Czekoladowa i truskawkowa gałka. Ciekawe, czy do rurki można wejść. O, można! O, zrobimy, że Nubek musi znaleźć skrzynkę. To będzie dla niego prezent dirtowy. Dircik. Cała skrzynka dirta. I lecimy teraz w dół i tam zrobimy dla niego jakiś dywan, jakieś wyrko, jakieś takie bajerki. Niech ma fajny pokój, co? Niech ma fajny pokoik, niech mu się wiedzie. Cyk, 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 cyk. Będzie trawowa podłoga, zrobimy tylko troszkę dywanu. Cyk. No będzie piękne, jakże. Wyrko dla nuba. Brązowiutkie, brązowiutkie. Cyk. Wyrko dla nuba. Elegancko. Trzeba, ja zrobię potrójne, żeby to jakoś jeszcze wyglądało. Tutaj też potrójne. Co jeszcze brązowego możemy mu to wstawić? Może coś... Coś ten tego z dircika, co? Dirt. O, ten stwardniały. O, patrz. No i teraz to wygląda jak dom nuba. Ten dirt chyba się nie zamieni w trawę, bo jest zatwardzony jakby ten dirt. Więc to jest idealny dirt do tego, żeby no nic się nie stało tak naprawdę więcej. Klik, 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 klik. Dobra, to mamy. No i co, wystarczy, no powiem, że to jest spokój dla nuba i tyle, nie? Także czekamy, aż nubo sobie zakończy swoją budowlę. Nubek, no to lecę do ciebie. Biegnę, biegnę. Dawaj do mojej lody, zobaczysz. Zrobiłeś świderka na gałki czy jakie? Nie, zrobiłem maszynę do lodów z sprzedaży. Wow, ja nie wierzę, a to nie miały być lody. Chwileczkę, poczekaj, patrz, tu są różne lody, widzisz? Truskawka, czekolada, śmietan kokowy. Śmietankowy. Śmietankowy. Jak śmietankowy? No śmietankowy jest. Śmietankowy. To napisz jak powinno być. Czy to jest śmietankowy z szczyptą kokosa, tak? Ej, faktycznie, ja chyba zapisałem źle, muszę to napisać jeszcze raz. No, dawaj. Śmietan kokos, śmietan kokos. Smelfy i cytrynowe. Nowek, nie wierzę w ciebie. Śmietanwo... Kurde! Śmietanwowy. Dobra, jest dobrze, da się rozczytać, no bo... I dalej, smelfy i cytrynowe. No, a i co mam zamówić? Tak. Ja chcę smelfy. Lody smelfy? No. Dobra, to już robimy dla pana lody smelfy. To jest rozek. To. Nie wiedziałem, że to będziesz budować. Proszę. Jest, jest. Lody są. A, to jest jaki? To jest gałka czy świder? Gałka, na świderku znaczy. A dobra, to ja chcę mieszany czy śmietankowy i czekoladowy świderek. No? No. Czekoladowy, śmietankowy świderek. Mieszany, mieszany, mieszany. Czekolada i mieszany, patrz. Nie wytrzymam. No. To jest tak zabawne. Jest dobrze mieszany, patrz. Dobra, to jest mocne. Nie, to, mocne, dobra. Ale byś zjadł takiego, co? No. No właśnie. No bo jesteś królem, serio, to mnie rozbawiło. Dobra, widzowie, zgięło mnie to. Zagięło mnie to totalnie. No bo patrz, co tu jest. Uuu, co to za lody gałkowe. No, wielkie dwie gałki. Truskawka i czekolada. No to jest kifol. No bo to taki ozdoba. To jest zjadliwy kifol. A gdzieś tu jest prezent dla ciebie. Tu. No chyba ze żarty robisz, że ty już to znalazłeś. Patrzcie. No ja nie wierzę. Zabrałem! Nie wierzę, jeszcze, jeszcze jest tu gdzieś dla ciebie domek. Patrz, tutaj jest ten, ja wiem co to jest taka rurka. No, no tak, powiedziałem już. Dobra, domek. Na dole domek. Tak! Domek! Jest, ale ładny! No i domek dla nuba. No dobra, no bo ale pomysłowością wygrałeś mnie. Nie no, ty, mi się wydaje, że ty wygrałeś, bo ten lud jeszcze tak ocieka. Dla mnie Nubo wygrał tą śmiesznością, serio. Nie no, ty zbudowałeś lepiej. Nie no, Nubo tą śmiesznością wygrałeś totalnie. Ja nie, no i fajerwerki u mnie strzela ktoś. Ej, nie ma nowego roku. Nubek, już Sylwester! Nubek, spędzimy razem Sylwestra, please. Na Bojanowicach. Dobra, mamy tutaj lody KFC i donut. O, KFC. Ja KFC. Znam z KFC są kebaby z kurczakiem. Nie ma kebabu, jest tylko kurczak tego, te skrzydełka. A! Dobra, no bo nie, po prostu zbuduj sobie KFC, dobra? Dobra, to buduję. Dobra, widzowie, my teraz wklejamy schemat KFC, widzowie, już Sylwester! Nie wiem kiedy ten film wrzucę tak szczerze, bo on albo będzie przed Sylwestrem, albo po Sylwestrze. Wiecie, jeżeli był Sylwester, albo już będzie wesołego nowego roku, przyjaciele, dokładnie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie w Sylwestra oczywiście, że wam wszystkiego co najlepsze, przyjaciele, to już kolejny rok, to tak leci. Load kyfy cy, schematic, pyk i robimy, moi drodzy, piękny nowy rok będzie z wami, widzowie, z wami kolejne lata będą przepiękne. Wow, undo. Trzeba iść troszkę tutaj. Pastę, no na szczęście, okej, już rozumiem. Undo. Już wszystko rozumiem. Teraz. A poza tu jest te drzewo. Dobra, to zniszczymy. I mamy kyfysy, jak to Nubo mówi, kyfysy. Cyk. Dobra, zróbmy to taką ten. Tu jest wjazd, nie wiem po co jest ten... Dobra, tu trzeba niektóre... What? Po co tu jest... Po co tu to jest w ogóle? Dobra, to nie... A może tu jest coś w środku? Może jakaś niespodzianka? No niestety, nie. No także... To w takim razie kasujemy. Mamy set zero, elegancko. No to też skasujemy, bo nam to tutaj, prawda, przeszkadza. Cyk zero. I mamy nasze KFC, jaki ładny napis. KFC. Okej. Wchodzimy tu dalej. Tutaj się troszkę dywaniki widzę, że niektóre porozwalały, co jest troszkę przykre. Ale zrobimy to w ten sposób. Cyk. O tak, no trzeba podnaprawiać widocznie stoliki, które padły. O! Jest pięknie. Dobra, nie, to zrobimy tak. Okej. Mamy nasze KFC przepiękne. Tu mamy ten, muszę posprawdzać tylko rzeczy, które są... Tu jest kuchnia, okej, tu jest kuchnia. Co tu się jeszcze rozwaliło? Co? Co to? Cały sufit jest rozwalony, o nie! Co to za sufit jest w ogóle? A tu jak to z tej perspektywy wygląda? Nie, tu wygląda... No tu wygląda znośnie. No prawie. Widzowie, ten sufit. Dobra, tu muszę naprawić, nie wiem co tu się odwaliło. Więc tutaj naprawiamy co wlezie po prostu. Tu dajemy ściankę przepiękną, żeby... No żeby nie było to tak rozwalone, bo Nubo powie rozwalone, to bez sensu. Tu jest wyjście eleganckie. O, naprawi... No to się... Zbugowane drzwi, dobra, tutaj musimy to zniszczyć, bo nie wiem po co to jest nawet. Tu jest jakieś nie wiem co, tu jest wyjście. Tu jest biuro niby. No, czy tam jakaś przebieralnia. Dobra, no tutaj już mamy rzeczy, tutaj już w miarę to jest ponaprawiane. Zrobię, że... wiecie co, mam pomysł. Wkleję to po prostu drewno. Wydaje mi się, że idealne to będzie, jak wkleję tutaj drewno. Set. Jak to się nazywa? Ja nie wiem. 12? Co? Nie, tylko nie piach! Czemu piasek? Nie! Najgorszą rzecz zrobiłem! Dobra, nie będziemy tego dachu robić. Też zostawię ten piasek. O nie, tu spadł. Ja mam nadzieję, że nie będzie teraz w całym KFC, kurde, piachu. Co ja narobiłem? A Nubek tam sobie buduje, a tylko niszczę. Niszczę swoje KFC. Dobra, ten... Górę to tam jest nieważne. Ja cię kręcę, w całym KFC jest piasek. Pusty. Czemu to jest... O kurde, ile tego jest. O ja nie mogę. Ile? Żnówek powie, że tu jakaś sztorm burzowy, taki piaskowy przeszedł. Masakra. Dobra, tu dajemy tego, tu dajemy to. Tu dajemy tego, o elegancko, tu dajemy cały większy stolik. No i tu też nie trzeba dać stolik, cyk, cyk. Cyk, cyk, no dobra, w miarę możliwości to ponaprawiałem to, tak? Tu musi być stół, którego tu nie ma. Dobra, czy to już jest naprawione? Proszę. Proszę, powiedzcie, że to jest, tu jeszcze jest tylko piach, tu jest. I tu jest, dobra! No naprawiliśmy to, widzowie, tu jeszcze tylko te szkło takie. Trochę sus wygląda, go. Jest pięknie, moi drodzy. Dobra, skończone i czekamy na Nuba. Lecimy do Nuba, mi dalej fajerwerki strzelają za oknem. Ja nie wiem, jest 27, kiedy to nagrywam, a oni już mi fajerwerki puszczają. Nubo! Nie, 27 jest 30. Nubo, co? Leci. O, dzień dobry. Zapraszam do kefsa. Ja już widzę, że to jest zabaw. Patrz, tu się siedzi. Ja jeszcze widzę tutaj nuggetsy. No i patrz, tutaj piszę, są motywacyjne teksty. Lubię jeść KCV. Maka w KFC jest zdrowe. KFC jest lepsze od Maka. Zdrowe kurczaki. Uwielbiam mieć KFC. I love KFC. Bądź zdrowy, jedz kurczaki. I tu są kurczaki. Mhm. I obrazek, patrz, pieczony. Aha! Aha! To. Że się piecze, tak, bo nawiązanie, że się pieczą kurczaki. Tak, a to jest dla pracowników, patrz. To jest przerażające. To jest straszne, co ty zrobiłeś. A nie lubisz sobie jeść kurczaki, patrz. No lubię, Nubek, ale to jest straszne, co ty zademonstrowałeś. Zapraszamy do pieczaki. To jest rzeź. Pieczaki. Dobra, u mnie jest mniej drastycznie, Nubek. U mnie jest mniej drastycznie, serio. A ty co zrobiłeś? No chodź zobaczyć. Uuu, a dobra, ty większy zbudowałeś. Jak większy? Uuu, ej, dałeś nawet napis. KFC. KFC, chodź zapraszam. KFC. Chodź zapraszam. Uuu, ale ładnie. To jest telewizorek, co można zamawiać, no ale ciężko było zrobić. Tu jest ten, prawda, krzesełka i inne bajerki. Dokładnie. Uuu. Tutaj oczywiście mamy kuchenkę przepiękną. Ale ładnie. Jakieś biuro tutaj mamy. I to w sumie nieważne, to jest niepotrzebne. No wygląda to bajecznie. Dobra, no... I tego, i tamtego, no tego. SV, uwielbiam kiedyś jeść. No u mnie jest mniej drastycznie, tak powiem. A gdzie są u ciebie kurczaki? No nie ma kurczaków. Jak to nie ma? Nie no, muszą być. Ale że co? Kurczaki. Kurczaki? O, gdzie są kurczaki? No po całej restauracji chodzą. Ej, ty je teraz dałeś. Nie, po całej restauracji chodzą. Nie, teraz nie wkurzyłem. Nie, respią się w kiblu. Nie żartuję. Dobra, patrz co robię. Respią się w kiblu. Sorry, panie. Nie żartuję. Dobrze. Nie, ej, nie niż, serio. Ej, czekaj, no bo zanim coś powiesz, wejdź do kibla. Uwierz mi na słowo, że w kiblu się respią. Widzisz? Ile tu jest tego? No mówię, że się respią w kiblu. Ej, nie, dobra, ale ja widziałem, że ty to robisz, sorry. No nie! Nubek! Koniec, nie zajmowałeś. Ej! Nie! Nie było kurczaki, nie było kurczaki. Zabijasz kurczaki, patrz, zabijasz kurczaki. Nubek, zabijasz kurczaki. Jakie to jest głośne, Nubek, zabijasz kurczaki. Zabijasz kurczaki, to twoja wina, Nubek. Ja, moje lepsze było. Tak? Tak. No to tak agresywnie, co? Wszystko zbudowane. Dobra, no bo, no to co zdjęłem już sobie... Ja nie mogę z ciebie. Będę to robił. Zniszczył mi całe KFC. Bo oszukiwałem. Co? Bo nie dałeś kurczaków. No, bo tak, no bo oszukiwałem i dawałem kurczaki w trakcie, kiedy ty byłeś. Dobra, no bo już nie będę oszukiwać i dawaj donata zbudujemy. Co wiesz co, to taki pączek z dziurą. Pączek z dziurą, no dobra, pączek to z dziurą, taki zrobię lepszy. Pączek z dziurą, dobra. Zobaczymy, czy Nubek zrobi lepszy pączek z dziurą niż ja. Ale sprawdźmy, jaki mi pączek z dziurą tu wyjdzie. Czyli robimy schem, load, donut, schem. I robimy, widzowie, pastę. Uwaga. O nie, nie, undo, źle mi się ten. Schem, load, lody. Load, lody, to tak samo ten. Dobra, teraz proszę, niech to się postawi. O! Nie lody! Aby ja robię źle! Ja robię źle cały czas, ja nie mogę, przecież... Co ja wpisuję? Schem, load, donut, kropka, schem. Jest! Jaki śliczny! Ej, ale ładny! Jaki piękny donacik. Ej, tu jest zejście? What? Tu jest zejście z donata. Co jest grane? To jest dom w donacie? Czekaj, co ty gadasz? No nie mów. Tu jest dom w donacie tu jest. Nie gadaj. Dobra, robimy brązowe, żeby jeszcze tutaj podlizać się Nubkowi, widzowie. Dom w donacie, ja nie dowierzam. Serio, ktoś miał w głowie, żeby zrobić dom w donacie. No to świetnie, to wybitnie i to wykorzystujemy. Aż tu dajemy ognicha, tu zmieniamy wyrko, tu dajemy jakiś piękny jakże dywan. Trzeba się, wiesz, Nubkowi tutaj podlizać, nie ma to tamto. Tutaj, elegancko. No! Klasa klasunia, bym tak rzekł. Klasunia, przepięknie jest. Tu jest dla gości. elegancko, a tu jest dla kolejnych gości. A tu zrobimy farmiarkę. Dobra. No co, ja nie wiedziałem, że tu będzie dom. Nie wiedziałem, że w Donacie będzie dom jakiś, nie? To jest akurat... To jest niesamowite, widzowie. Dobra, tutaj zrobiliśmy mu pokoik. No i oczywiście, żeby tutaj Nubek nam powiedział, że ole piękne, no to damy tu przepiękną skrzynkę całego dirta. A co najlepsze, bierzemy tą skrzynkę i rozkładamy ją po całym Donacie. On nie wie, że to tak się da w ogóle, nie? On pomyśli, że to jest jakieś niemożliwe, patrz. Wszędzie posprzątamy tymi skrzynkami. A w tych skrzynkach co jest? Wszystko! Dobra. I tu damy jeszcze skrzynki. Na Donata, taka posypka dirtowa, że niby, patrz. No Nubek będzie zachwycony, widzowie. Co tu się dzieje, widzowie? Czekamy na Nuba. Nubek, nadlatuje do ciebie, muszę najpierw zobaczyć twojego Donuta. No, zapraszam. To mój Donut. Jakie to wszystko jest malutkie, tak ściśnięte w jednym miejscu. Co? No nie, czemu to jest woda? Oj, zalał się wodą mój Donut, czekaj. Co ty gadasz? Czemu w twoim Donucie jest woda? Pomożesz mi? No, patrz. To się robi tak, no bo... jak ty to... Gąbka, tak zwana. Nubek, gąbecka. Co ty robisz? Czemu wypełniasz tak? To miał nadzieję, dawaj, jeszcze mi dobudować. Ale on nie ma tak, on jest okrągły i dziura w środku, o tak. A to jaki ma nadzieję? Patrz. O, teraz jest. Ej! Co? Oszukujesz, budujesz. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Czemu twój Donut zniknął w sekundę? Ej. Co? Ty zniszczyłeś mi Donata. Ty tylko zniszczyłeś, ty podpaliłeś. Ale to ty postawiłeś TNT. No ale nie miałem w celu go zniszczyć. Zawsze, ale ja zawsze jak widzę TNT, to je podpalam. A, czyli masz taki tik nerwowy. Nie znasz mnie? No, znam, no bo znam. Patrz jaki Donut. I zrobiłem domek w tym Donacie dla ciebie. Zobacz jaka jest posypka, otwórz skrzynki. Ej, ale on jest ładny. Ma posypka z dirta. Patrz jakie posypki, patrz to jest specjalnie tak zrobione. Widzisz, że robisz tak? Jest posypka z dirta, widzisz jak to wygląda? Ale apetyczne. No. I patrz, i co najlepsze, masz tu windę. Albo wejdźmy na dół, chodź, zejdź na dół. Chodź. Tu masz windę i idziesz do góry. O. Mhm. Ej. No sorry, musiałem jakoś, wiesz. I tutaj mamy pokoje, również to jest pokój gościnny z dirtami. Oczywiście posypka tu jest, nie wiadomo. Oh my god, ale to są dobre posypki. No jest, tu jest dom gościnny dla twojej rodziny. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Donacie. A, ty, o, to jesteś, tu tam jest sypialnia twoja, to jest twoja sypialnia tu. A tu co jest? To jest dla gości. Jo, ale dużo dirta. Wszystko zabierasz, tak? O, będę mieć pełne dirta z siatki. No bo jak oceniasz mojego? Ej, no bardzo ładnie. To mi się najbardziej podoba, że zrobiłeś posypkę dirtową. No wiedziałem, no bo... Tego już nie zniszczę. No widzicie, Nubek jest zadowolony, ja będę zadowolony, jak wpadniecie do mnie na koncercik, widzowie. Trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach.